Ze stacji Waliły na stację Falenica, Leon Tarasewicz. Trochę słuchar, ale musiałam to powiedzieć. Przydaj w środku, co? I Małgorzata Czeńska, która z nim wytrzymała i zrobiła tę oto książkę. Przywitajmy ich. Spotykamy się... Będzie śmiesznie z tego No wniosku. Na pewno. Puszczę też Państwu katalog wystawy, który znalazłam na swojej półce. Bardzo dla mnie też sentymentalny moment. Spojrzałam, który to był rok. Wystawa w CSW 2003. Jakoś tak. No. Strasznie dawno temu. I pamiętam, miałam tą przyjemność, że mogłam Cię wtedy obserwować przy pracy. No i to było coś. No naprawdę to była wielka wystawa, nie tylko jeśli chodzi o rozmach, ale no dla mnie ogromne przeżycie takie bycia w tym procesie z Tobą. Betoniarka, cement, betoniara została tam na tej wystawie i mnóstwo koloru. Zobaczycie to Państwo, czy Ty, Leon, masz ostatnią okazję pracować jeszcze w takiej skali? Pracowałeś ostatnio z takim rozmachem jak wtedy? No, ta wystawa, myślę, we Wrocławiu była większa pod względem metrów kwadratowych, no tak powiem, tak. Ale ta wystawa to była najcięższa, bo poszło tam 18 wywrotek piachu i nie wiem ile cementu. Ta CSW, prawda? Tak, CSW. Ale jak masz taki sentyment, to ci mogę dać telefon do Milady Śledzińskiej. No ja pamiętam Miladę. Pani Milada Śledzińska, kuratorka tej wystawy. W Zamku Ujazdowskim, które dziewczyny miały z nią kontakt, to ciężko to wspominają. Faceci wytrzymywali. Ty miałeś kontakt z silnymi kobietami, naprawdę. Książkę zaprojektował Maciej Buszewicz, który też tutaj mieszka po drugiej stronie lasu, gdzieś w okolicach Wiązowny, więc wiesz, wszystko w rodzinie. Nie wiem. Słuchajcie, no spotykamy się 30 grudnia, specyficzny moment końca roku przedsylwestrowy. Może zapytam Was tak niebanalnie na początek, jaki był to dla Was ten rok ostatni? Zawodowo, fizycznie, psychicznie? No ja do Sylwestra mam jeszcze 15 dni, co najmniej więcej, do 14. Mhm. No to był rok taki jak każdy inny, bo cały czas zrobiło się wystawy, część jakby nie doszła do skutku, ale to ze względu na to, że organizatorzy nie zorganizowali ani materiałów, ani zgody, żeby zrobić schody na zamek w Lublinie. A poza tym troszeczkę było tak inaczej, bo zajęcia ze studentami z fotela w Waliłach przed telewizorem. Dawałeś radę w tych online'ach? Tak. I nawet się okazuje, że w moim wariancie to dało lepsze wyniki niż, jak to mówią, młodzi w realu. Naprawdę? Bo tajemnica polega na tym, że jak się spotyka człowiek co tydzień ze studentami, no to jak to w grupie, różnie. Jeden przyjdzie, nie przyjdzie, różnie. A jak oni musieli co tydzień zrobić zdjęcie tego, co zrobili, przesłać do asystenta i potem asystent to wszystko wrzucał na ekran, to każdy musiał co tydzień coś zrobić. Jeżeli nie zrobił, to było to widoczne. I dzięki temu nie zauważyli, że pracowali systematycznie. I okazuje się, że jeżeli wystarczy systematyczna praca, to lepsze są wyniki. Nie trzeba być na żywo w tym nauczaniu malarstwa. Nie. Także można to... Można i tak. No bo w sumie nie uczysz człowiek malowania, uczysz myślenia. Także... A to, że malowanym to sposobem, to już inna sprawa. Ale i tak dojeżdżałem tu na spokojno do Gołębnika.
i żeby jakoś spokojnie odbyć spotkania dyplomatyczne. A do ciebie przyjeżdżali studenci w tym czasie? Uciekali trochę z Warszawy do ciebie? Nie. Ja tylko 3 tygodnie temu przyjechałem na zajęcia i okazało się, że jest tylko 4 studentów z tych 20 coś tam. No to powiedziałem spokojnym głosem, nawet nie głosem kaprala, ale mówię, w takim wypadku następne zajęcia są u mnie w domu w Waliłach. I zobaczycie, jaki to jest odcinek drogi. No i dojechali do Walił, dlatego zrobiliśmy tą choinkę w lesie. No, muszę wymienić stół, to już jest pewne po wizycie studentów. Małgosiu, ja ciebie też o to zapytam. No, Małgosia jest według mnie jedną z najlepszych biografek w tym kraju. Wystarczy wymienić takie biografie jak Kobro czy Łempickiej, Maj Berezowskiej, prawda? Powiedz, ten rok to 2 aż książki u ciebie? 2 aż książki. I tak się złożyło, tak trochę może ze względów też covidowych, bo część już w zeszłym roku, część planów wydawniczych się poprzesuwała, więc i w ubiegłym roku końcówkę miałam taką właśnie, że 2 premiery i w tym roku tak samo. Ale tak myślę sobie, że jednak to, że ten wywiad Rzeka z Leonem doszedł do skutku, został wydrukowany, ujrzał światło dzienne, to jest dla mnie taka wielka satysfakcja, bo my nad tą książką pracowaliśmy długo i różne tam życiowe historie nam stawały wbrew, a na koniec i pandemia, i lockdown. Także stąd właśnie w książce nawet taki polockdownowy dopisek. I chyba jednak rok temu, jak tak, czy 1,5 roku temu, jak kończyliśmy te rozmowy, nagrywanie ich, to chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy, że minie tyle czasu, a my nadal będziemy chodzić w maseczkach. Chociaż Leon jako właśnie znany hodowca drobiu, ale też różnych innych zwierząt, tak mi tłumaczył z wielkim rozsądkiem, że wirus też chce żyć. Nie takie już wirusy przerabiałeś. To może zacznijmy od tego, jak się poznaliście. Dwie różne wersje teraz usłyszymy tego momentu. Nie, chyba wersja jest jedna. Już o też obgadaliśmy na tylu spotkaniach, że właściwie trochę mamy taki samograj. Telefon kawiarnia. Tak, ale pomysł wyszedł od naszej wydawczyni Moniki Schneiderman. Ona was połączyła, tak? Tak. Ja akurat kończyłam wywiad z Rzekę z Edwardem Dwornikiem i tutaj od razu pojawił się kolejny bohater. Taki bohater, że nie sposób odmówić. Poszliśmy na obiad zapoznawczy. Obiad zapoznawczy skończył się długim spacerem, podczas którego już żałowałam, że nie mam dyktafonu. No i tak to potem poszło. No, z większymi, krótszymi przerwami. Czasami te rozmowy były bardziej intensywne, czasami bardziej towarzyskie, czasami tak właśnie może niewiele do książki weszło z jakiegoś spotkania. Po twoim wywiadzie z Dwornikiem to Edward zmarł, to jak ja. No więc właśnie niestety, ale nikt cię o to nie pyta. Widzisz? Ale to jest taka decyzja, jak sobie wiesz, pozwalasz na wywiad rzeka, to jest ryzyko. Ale najgorsze jest to, że ja właśnie już, jak Leon powiedział coś takiego pierwszy raz i ja na to zrepostowałam, no tak, wiesz, ale jednak po premierze książki miał jeszcze kilka lat dobrego życia, no to Leon mówi, no ale ile? 2. No ale umówiliśmy się, bo za 2 lata przechodzę na emeryturę. No to zrobimy książkę pod tytułem Profesor i no wtedy opiszę moją pracę na Akademii tak szczerze i po nazwiskach, żeby spod lat było. Widzę potencjał, bo rzeczywiście w tej książce jest kilka książek. Myślę, że to będzie bestseller, naprawdę. Słuchajcie, no co prawda seria, w której się ta książka ukazała, nazywa się Bez pośpiechu, więc pewnie ciśnienia wielkiego nie było, żeby... No bo to jest jakaś decyzja, to jest coś innego niż wywiad do prasy czy do katalogu wystawy.
zdecydować się na taki wywiad rzekę? Dlaczego w ogóle to zrobiliście? Co chcieliście tą książką powiedzieć? No ale też się udało jej, bo w międzyczasie odwiedziłem szpital w Lublinie, bo miałem ten udar, ale taki mały, niekonkretny. No. Ja nie wiem, czy taki mały. Nie, to było tak. Zadzwoniłam do Leona. Kiedyś tak sobie pomyślałam, o Boże, dawno się nie widzieliśmy. Trzeba dzwonić. I dzwonię, ale on takim bardzo powolnym głosem, takim tonem, mocno spowolnionym, mówi, o, Czyńska, dobrze, że dzwonisz, jeszcze jestem ciepły. A więc ja sobie pomyślałam, kurczę, dobrze, nie. Ale nie, no więc właśnie okazało się, że Leon wtedy leżał po udarze w szpitalu, więc mieliśmy potem też kilka takich spotkań, kiedy jednak byłeś na tych jakichś lekach, taki mocno właśnie powolny. No to też było jakieś takie utrudnienie w pracy, ale... Dlaczego to zdecydowaliście się w ogóle zrobić tą książkę? Rozumiem, ciekawy bohater, to musi Leon powiedzieć. Ale co chcieliście przede wszystkim powiedzieć w tej książce? Ja chciałam poznać Tarasewicza. To przede wszystkim. My się wcześniej nie znaliśmy. Ja właśnie też pamiętam wystawę w CSW. To było niedługo po tym, jak przeprowadziłam się z Krakowa do Warszawy. W ogóle Tarasewicz był dla mnie jakimś po prostu bogiem sztuki. Ale no właśnie byłam ciekawa człowieka, no bo jak się już decydujemy na wywiad rzekę, to po pierwsze wiadomo, że to nie może być tylko o sztuce. Bo taki tekst to może być w katalogu z wystawy i przeczyta, kto będzie czuł się na siłach. A wywiad rzeka jest dla każdego i to jest spotkanie z człowiekiem. I na tym zależy mi zawsze najbardziej, żeby czytelnik też w tym spotkaniu brał udział, żeby było słychać, że to jest rozmowa, że to każde spotkanie miało inną dynamikę, te rozdziały też są takie właśnie różne, więc mną powodowała ciekawość, a co powodowało Leonem, to... Dlaczego się zdecydowałeś na to? Nie, no ja po prostu jak się dowiedziałem, że Czarny zadzwoniło do Małgosi, to w sumie wiedziałem, że tak naprawdę Andrzej i Stasiuk kazał żonie zadzwonić. No i ja już... No i w takim wypadku spróbowałbym odmówić, no. No także to i teraz wszystko tak poszło, bo jakoś w ten sposób to było. A z drugiej strony też jest dużo takich tekstów, gdzie krytycy sztuki się wymądrzają różni. Mhm. Jedni się wymądrzają, drudzy normalnie piszą, ale zawsze to jest tekst dla fachowców. Mhm. I dla ludzi z zewnątrz takie teksty o sztuce są bardzo hermetyczne. Mhm. Ludzie mało co z tego rozumieją, kto nie zajmuje się sztuką. I pomyślałem, że dobrze byłoby przy tej okazji książki wszelkiego rodzaju uwikłania moje współrzędne, które są takie, nie inne, żeby to w końcu napisać, bo tak naprawdę każdego artystę, jak chce się zrozumieć, to dobrze poznać jego życiorys, szczególnie te wczesne lata, i wtedy wszystko będzie zrozumiałe. Mi bardzo pomaga, jak uda się przełamać taką granicę i jak się dowiem, skąd kto jest z jakiej rodziny, ze studentów, bo wtedy bardzo łatwo wychodzą te różnice między jakąś zachodnią ekspresją, jakimś tym wschodnim sentymentalizmem i tak dalej, bo jak ktoś mi mówi, że jest z Warszawy, to tak jak moja siostra warszawianka. Czyli, taka warszawianka. Czyli nic to nie mówi po prostu. Każdy jest skądś po prostu. Dlatego pomyślałem, że taka książka dobrze niech będzie. Ominęliśmy tutaj tą część związaną z akademią, bo
jest już i tak opisana. Ten czas przynajmniej na malarstwie. Kuba Banasiek napisał książkę Oduczyć sztuki, także nie było potrzeby tutaj jeszcze bardziej intrygować, bo no i tak mają dosyć dużo problemów na tym wydziale, to po co ja jeszcze. Ale rzeczywiście książka jest materiałem na kilka osobnych książek. Ja też się bardzo wiele o tobie dowiedziałam, zwłaszcza o tej twojej takiej walce, można powiedzieć, ciągłej o zachowanie tej, znaczy z walce, no po prostu byłeś sobą, no, o tej walka tożsamości. Moja walka, to kolejna książka. No walka, ale ten wątek, naprawdę wspaniała ta pierwsza część książki o białoruskiej tożsamości. O to cię chciałam zapytać, no bo też podjęłaś taką świadomą decyzję, żeby z tej Warszawy jednak tam wrócić na tą swoją stację. Jak to jest dzisiaj tam żyć? Jak to jest dziś być tym Białorusinem z Waliu tam? Mniej więcej od 1945 roku Konstanz. Bo poprzednio byliśmy, nie wiem, obywatelami Niemiec. Od 1941 roku, od 1939 roku byliśmy obywatelami Związku Radzieckiego. Od 1918 roku do 1939 byliśmy obywatelami Polski. Potem od 1918 do tyłu, do upadku powstania 1864 rok byliśmy w gubernii rosyjskiej, a poprzednio byliśmy w Wielkim Księstwie Litewskim. No tak. Ta moja decyzja była ona wtedy jakby taka pełna romantyzmu, bo myśmy szli na takie fale, że tak jak był NZS i polscy studenci mieli dużo jakby do zrobienia i zaznaczenia się swoim pokoleniem w nowym życiu. Tak, myśmy mieli BAS, ten Białoruskie Zjednoczenie, Zrzeszenie Studentów Białoruskich, przepraszam, bo to odwrotnie są literki. No i ja w sumie wtedy jakby wiedziałem, że nie chcę mieszkać na emigracji, muszę wrócić tam u siebie i troszeczkę nawet tak zostałem po raz pierwszy oszukany przez moich rówieśników, bo ja wróciłem i zostałem tam w Grudku i w Oliłach, a reszta moich kolegów przyjechało i mieszka w Białymstoku w tej chwili. I wtedy, jak okazało się, że to nawet był bardzo trafny taki czas, bo jak wróciłem i no, przez wakacje adaptowałem połowę domu, czyli taki na pracowni to był tak 3 metry na 6 metrów, ręką sięgałem do belki, a przez korytarzyk rodzice mieszkali w pokoiku z kuchnią, gdzie miałem później ja mieszkać z żoną. No i wtedy to był na tyle dobry czas, że mogłem cały czas poświęcić go na pracę. Jak większe formaty jakieś, bo te większość obrazów to oglądałem dopiero na wystawie. Na przykład na Foksalu obrazy, późniejsze już dopiero na Foksalu, Galerii Foksal oglądałem je w całości, a tak to już robiłem na fragmentami. A jak były większe jakieś formaty, to wtedy dogadywałem się z dyrektorką Domu Kultury, brałem od niej klucze, wchodziłem do domu Kultury na salę konferencyjną, skręcałem ten zielone sukno i stoły, gdzie odbywały się te narady partyjne. Ustawiałem tak 3 stoły, na to 2 stoły, na to 1 stół. I dzięki temu kleiłem papiery na podłodze,
I ogarniałeś całość kompozycji. Miałem z góry, widziałem całość, mogłem kontrolować pracę i nad ranem po prostu zabierałem się i zjeżdżałem do domu, rolując ten szary papier taki kiedyś, z takimi robaczkami z tyłu. Mhm. Takie kultowe, już dzisiaj nie ma takiego papieru szarego. Także nie musiałem myśleć o jedzeniu ani o ogrzewaniu. Zawsze miałem po prostu w domu napalone, zawsze tam ta miska jakaś była. I dzięki temu mogłem tak dużo robić i nie odciągało to mnie na jakieś inne sprawy, nie odciągało życiowe takie. Ale myślę, że to, że byłeś tam po prostu też, to było dla ciebie ważne, żeby być tam w tym miejscu, na tej ziemi też to robić. Nie tylko takie kwestie bytowe, że masz... Nie, no oczywiście to jest... proszę Państwa, ja zbyt dużo spotkałem emigrantów w życiu, żeby nie zrobić tego samego błędu, co oni, bo jak się okazuje, że lepiej się żyje w jakimś innym społeczeństwie, które jest na wyższym poziomie cywilizacyjnym, ale potem się okazuje, dzieci i tak odejdą, potem jak jedno z dwojga odchodzi, zostaje sam. Sytuacje często są tak tragiczne, że człowiek sam na starsze lata wykupuje i idzie do domu opieki społecznej, a okazuje się, że jednak chciałby być bliżej, tak w marzeniach, tego cmentarza, skąd wyjechał. W tym wszystkim dla nas wtedy było to tyle ważne, aby język był czynny na co dzień, że jednak ta atmosfera ortodoksji jest trochę inna niż w katolicyzm w Polsce. I to ogólnie dawało też te poczucie świadomości też historycznej, jakiejś taki fundament historyczny, na którym stoisz, który jest starszy od Warszawy. I w tym wszystkim masz jakby taką ciągłość historyczną, prawda? Dlatego to jest ważne, chociaż czasami bywały sytuacje wprost debilne, jak ta pani, co prowadzi galerię Zderzak, już to historyczka sztuki, na konferencji historyków sztuki przeczytała referat, jaki to imidż sobie buduje artysta Tarasewicz z tego prawosławia i z tej białoruskości. Ja bym życzył jej tak, żeby ona pomieszkała tam u nas, a przynajmniej w Białymstoku, to by wiedziała, jaki to jest imidż po prostu. Ale jaki jest sens wygłaszania takiego wykładu? Co ona chciała? To jest jakiś wątek poboczny był czegoś większego? To są jakieś, zaczepiła w ogóle? To są jakieś takie kompleksy, które oni tam mają razem z tym... z mężem Jankiem i tak dalej, które... To w drugiej książce, jak rozumiem. Które po prostu... najgorzej jest zawsze z jakimiś neofitami. I jak ktoś rzucił palenie, przestał palić, czy coś innego, to wtedy z takimi ludźmi ciężko się rozmawia. I chyba coś oni tam mają za uszami, oprócz tego Wróblewskiego. Pewnie nie chcą uświadomić, że to w ogóle Wróblewski Andrzej nie był z Krakowa, to porządny nasz wileński Żyd, no po prostu. Krakusi. Ja jestem krakuską. Dobrze. Ej! Całe szczęście, tam teraz śmierdzi, nie jest. Nie jadę. Ale ja muszę powiedzieć, że musiałam odbyć z Leonem kilka spotkań i lepiej go poznać i trochę właśnie na temat tej ojczyzny i ojcowizny porozmawiać, żeby zrozumieć to, co Tarasewicz mówił w tak bardzo wielu wywiadach, że po studiach wrócił do siebie, bo w Warszawie byłby emigrantem, prawda? I że dla mnie to było najpierw takie szokujące. No jak to? No to kilkaset kilometrów raptem. I dlaczego ta emigracja? Tak samo jak mówił, że białoruscy studenci w Warszawie to właściwie sytuacja porównywalna na przykład
Polaków z czasów zaborów gdzieś za granicą, prawda? Emigrant z Białostoczyzny pada tam takie określenie, albo Białorusin z polskim obywatelstwem. Bardzo to jest... pokrętne. Ale takie też dla mnie było niezwykle ciekawe i bardzo się cieszę, że opowiedziałaś o swojej rodzinie i o tym miejscu, bo takich miejsc w Polsce jest wiele. No my tu sobie żyjemy w środku Mazowsza, kompletnie wyzbyci tego całego bogactwa i tej wiedzy o tym. Ja myślę, że tego w ogóle powinni, wiesz, uczyć w szkołach znacznie jakoś bardziej, albo w ogóle tego, jak Polska była i jest krajem różnorodnym i jak możemy z tego czerpać. Bardzo ciekawie opowiadasz o języku, którym się posługujesz i który był tam jakimś takim poczuciem wstydu na wiesz, że nawet nie w zasadzie się swobodnie, czy w szkole, czy w urzędach nie posługiwało. Inaczej w domu, inaczej w szkole. No, nie posługiwało. To jeszcze w latach 93 rok to musiałem stoczyć bitwę z całym Białymstokiem, kurierem porannym i tak dalej, którzy tam po mnie zaczęli jechać, ale ja zastosowałem taką technikę milczenia. I przez następne lata, jak coś Białystok chciał, to ja nie przyjmowałem żadnej propozycji. Odmówiłem też 3 nagród. No bo Białystok też jest specyficznym miastem. Specyficznym miastem i dzięki temu po 11 latach doczekałem się, że pokazało się czarodziejskie słowo przepraszam w białostockiej gazecie. No i wtedy już odpuściłem po tym wszystkim. Dlaczego mówię o tych neofitach? To jest to samo z tym Białymstokiem, bo w Białymstoku na dzień dzisiejszy jest tylko 13 rodzin sprzed wojny. Słowodzianek przyjechał do Warszawy, no to 12 zostaje. A reszta to są takie... Najpierw przyjechało 18 w 1945 roku towarzyszy z Lublina. I rozdzielili między siebie, kto jest wojewodą, kto jest policjantem i tak dalej. Nazwiska powiem wam, że tam żadnego białoruskiego nie było. Potem do tych pustych domów opuszczonych przez 70% społeczeństwa żydowskiego to wjechali te Janki i Wacki z tych piasków tam z Moniek i Waśki i Wańki z Białowieży, Hejnówek i tak dalej. Dużo osób zatrzymało się, którzy ze wschodu uciekali, bo stracili swoje jakieś dobre mienia i tak dalej, zatrzymało się w Białymstoku. No i do tego doszła taka druga, trzecia Bundesliga polska inteligencji takiej pseudo, że oni przyjechali i w tym Białymstoku pełni w gazetach pracowali, byli pisarzami, byli różnymi działaczami kulturalnymi, ale to wszystko jest na takim poziomie, że nawet po dzień dzisiejszy zauważ, że nie ma żadnego pisarza z Białegostoku. Stricte? No nie. Jeżeli coś wychodzi ważne dla literatury, na przykład, nie wiem, Sokrat Janowicz, Krynki, Ignacy Karpowicz, Słuszanka, Hajnówka, Kryśka Bonda. Także to wszystko po prostu jest takie, że to jest miasto, które nie ma kreatywności miejskiej. Ja nawet czasami daję za przykład, że to nawet nie jest miasto, bo jakim jest miasto, to miasto ma rynek i miasto ma przykłady kreacji życia miejskiego. Na przykład nie ma galerii współczesnej. Bo to, że jest Arsenał, który wiemy i szanujemy ich pracę, ale to jest Kunsthalle. To jest za miejskie pieniądze galeria. Ale miasto, które ma uniwersytet, żeby nie mieć galerii współczesnej sztuki, no to jest bardzo skomplikowane. No i dlatego ci ludzie, co zjechali do Białegostoku, to są najczęściej, tak jak moja rodzina, to rodzice nie przekazali w ogóle jakiejś pamięci
rodzinnej. Ci ludzie najczęściej się wstydzą tej przeszłości. Nawet moja siostra cioteczna spaliła wszystkie zdjęcia po śmierci swojej matki. Nie wierzę. To dochodzi do takiego debilizmu. I tacy ludzie, nie mający przeszłości, jak zaczynają dorastać, to oni chcą być silni, chcą być mocni i tak dalej. I stąd się bierze ta cała fascynacja faszyzmem, jaki mamy w tym mieście nad Białką, bo tam cieknie rzeka Białka, która teraz biała jest, ale kiedyś była bardzo ciemna. A powiedz, tak? A mogę, bo ja chciałam tylko powiedzieć a propos języka, bo mieliśmy kilka spotkań na ziemi Leona w Białymstoku i w Bielsku i w Grudku i naprawdę na każdym z tych spotkań było bardzo dużo ludzi i duża publiczność i gdybym ja nie brała tam również udziału jako gość, to wszyscy mówiliby po białorusku. Mhm. Bardzo mi się podobała ta historia o tym, że w wiadomościach wystąpiłeś w tym języku i... Ile on mówił po białorusku, a na pasku. Po białorusku z napisami. No to naprawdę to był taki gest na miarę... To po raz pierwszy w Polsce. Tak. Mhm. No i właśnie to jest bardzo ciekawe doświadczenie poczuć się nagle mniejszością w mniejszości, albo mniejszością w większości. Mhm. I myślę, że naprawdę każdemu przydałoby się takie doświadczenie. Dlatego pewnie Leon z tym Stasiukiem się też jakoś spotkaliście, bo macie chyba o czym porozmawiać. I to jest taka sytuacja, że jakoś ludzie się odnajdują, tak jak mówię, z Andrzejem Stasiukiem, czy z Jurym Andruchowiczem, który ze Stanisławowa byłego, teraz z Iwano-Frankiejskim. Czy Olga Tokarczuk, to wszystko jakby jest takich zawsze, jakby gdzieś tam ludzie się odnajdują, którzy podobnie myślą, prawda? Jest też ciekawe, że są tak cenieni za granicą, prawda? Że ludzie doceniają to właśnie te wątki w naszej literaturze. No tak, bo zostaje nam za granicę. Bo tu teraz to raczej, wiesz, nie wiem, kto doceni i co, ale w każdym bądź razie jest w ogóle ciekawe to zjawisko, jeżeli chodzi o też Białystok, bo w tej chwili wyrasta czwarte pokolenie, które jeszcze nie zamanifestowało, nie wykrzyczało. W Białymstoku nie ma takiej krzyku jakiejś muzyki młodej. Mhm. Jeżeli jest, to czy Białystok ciekawy jest tym, że też jest takim głosem muzyki takiej prowincji, typu jak Rzeszów z breakoutami, czy masz na Śląsku piwo? Tychy z... Proces myślenia Leona. Tak. Muszę się czymś łączyć. No. Jak z rzemem, czy... to zawsze są takie miejscowości, festiwal bluesa w Suwałkach, takie brzeże. A jak festiwal w Białymstoku jest to jakiegoś breakdance'u na przykład, wiesz, taki taniec, gdzie nie słyszy się głosu, prawda? No nie wiem, czy jest taki bardzo biały, taki wiesz, z tej ziemi, no. ale to jest ciekawe, że mówisz, wiesz, że my mamy, muzyka była. Mamy, ale mamy mistrza nad mistrze. Którego za dwa dni pewnie obejrzysz się w telewizji w Zakopanem, czyli mamy Zenka. Zenka, no, gratuluję, naprawdę. Także to jest sytuacja. Wasowiszcza musiały się zwinąć. On nigdy nie był na Wasowiszu. No to myślę. Szkoda. On nigdy nie był, ale w Grudku grał, tak. W Grudku grywał. Bo my też mamy swój zespół disco polo, także na miejscu. Konkurencja. Bo jest jedna sytuacja, ludzie często nie rozumieją, co to jest to disco polo. Disco polo jest to muzyka, na którą nie ma co tak z góry patrzeć i z tego się wyśmiewać,
bo to jest współczesna muzyka prowincji, taka ludowa, że ludzie, którzy nie przyjęli kultury miejskiej, wjechali do miasta na swoich zasadach. To oni sobą przywieźli muzykę. Bo oni takiego orkiestra z Chmielnej to pogonią, nie? Oni muszą mieć swoją muzykę, a ja byłem jeszcze przy powstaniu tej muzyki pierwszych zespołów takich dyskopolowych, bo pierwszym zespołem taki był Dubiny pod Hajnówką, który powstał w sposób naturalny, że jest społeczeństwo różniące się od społeczeństwa polskiego, mające swój repertuar piosenek ludowych różnych i trzeba było to adaptować na użytkową jakość, aby weselu, można było zatańczyć i na weselu zagrać. I wtedy Piotr Skiepka razem tam z kolegami na zasadzie, że on na organach, gitara, bas i perkusja, czyli taki skład jak Niebiesko-Czarni czy inni, zaczęli adaptować piosenki, zresztą też charakterystyczne, bo przecież polska muzyka ta big beatowa także z aranżacji, bo czy Niemen adaptował piosenki, czy Jęczarski, prawda? A już nie mówiąc tej dziurze w desce trubadurów. Także w ten sposób powstały rzeczy, które na nasz teren jakby zespoły z Białegostoku nie miały co przyjeżdżać na zabawy. Myśmy mieli swoją muzykę. Ja nawet w 1987 roku od emigracji białoruskiej przywiozłem dla tego zespołu Dubiny gitarę jako prezent od emigracji amerykańskiej. I to jest ta cała muzyka disco polo. A żeby to zrozumieć, to włącz się w sobotę, to jest koncert pożadania w sobotę. W sobotę jest od godziny 20 przez 2 godziny koncert na życzenie i ludzie dzwonią, wpłacają tam jakieś środki, nie wiem jaka to maszyna funkcjonuje, zamawia się piosenkę i wtedy wnuczka dla babci, wnuczek dla dziadka i tak dalej. I co tam i z okazji, tak? Taki koncert z życzeniami. No, tam... Rewia Disco Polo. Absolutnie, tam Zenek króluje, zespół Prymaki od nas tam zawsze parę razy występuje. Tam ludzie słuchają i ciekawe to, że jeżdżę do Janowa Podlaskiego. Czasami jak są te aukcje koni, bo mój przyjaciel hoduje konie, no to tam dojeżdżam. Zaraz przypomnę, już się uśmiechnąłem. I ludzie po tej stronie Bugu, który od czasów Unii Lubelskiej był w Królestwie Polskim i tam ludzie nie rozmawiają już po białorusku, tylko nazwy zostały tam, na przykład Horoszki, takie, że zostały nazwy, nie zmienili, to oni też słuchają tej muzyki, tego koncertu. Z tym Janowem się zaśmiałem, bo powiem państwu, że no zwykle jak Józek przyjeżdża, Józef tam spod Hanoweru, to ja jadę, wynajmujemy domu pani dyrektorki Domu Kultury, duch puszczy, wsadzamy do lodówki, przyszykujemy wszystko, radio z muzyką disco polo oczywiście, Niemcy mają swoje i w każdym bądź razie piliśmy tak raz i słuchaliśmy tej muzyki wieczorem. A ten Józef przyjechał razem z Kowalem, który powiedział, że a pójdzie, popływa na Bugu, bo tam rzeka Bug płynie obok jako ten. Na co wszyscy się zaczęli się śmiać. Ja nie wiedziałem, dlaczego oni się śmieją. A okazuje się, że nikt tam nie chodził kąpać się tego roku, bo Rosjanie chcieli przemycić krokodyla. I okazało się, że jak za drugim czy trzecim razem nie udało im się go przemycić, to oni przez to okno do tego Buga wyrzucili tego krokodyla. Piękna historia. I krokodyl tak pływał w tej rzece. Wszyscy się bali wchodzić do tej wody. No pływał do tego listopada, jak zaczęło być zimno i jemu zesztywniało już
wszystko, no to znaleźli go, tak? Psy go po prostu rozniosły. Jakie trofeum, patrz, lokalnie. No tak, niezłe. Ale taki krokodyl w buchu, to jest kąk. Powinni zrobić pocztówkę i dać jako atrakcję turystyczną. Słuchaj, czyli mogłeś być bardzo zamożnym człowiekiem, będąc przy początkach disco polo, dlaczego w tą muzykę nie poszedłeś? Nie czułeś, że to będzie właśnie ten wiodący nurt w polskiej muzyce? Na szczęście zaprosili mnie po nieznanych egzaminach na akademię. Zaproszono mnie na 2 lata na Żwirki i Wigury do jednostki JW2414. Inny repertuar. Tak, to są żandarmeria, dzisiaj się nazywa. Przepraszam. No i już przestałem grać. Jak czasami tam byłem na urlopie w domu, to któryś z zespołu chciał zatańczyć z dziewczyną, to go podmieniałem. Taka pomoc dobrosąsiedzka. Jakie instrumenty twoje? Wszystko oprócz klawiszowych, tak jakby, bo nie ten. I na szczęście, bo dziś bym miał pewnie twarz taką jak Janusz Laskowski albo Krzysztof Krawczyk miał, czyli cały życiorys na twarzy. Mm-hmm. Bo to, proszę Państwa, zawsze co sobota, niedziela, dużo alkoholu, dziewczyny, pieniądze i człowiek może się naprawdę zdegenerować w takim środowisku. Ale na szczęście jakby postudiowałem Wojsko Polskie i później w mundurze już drugi raz zdawałem na akademię, no co mnie łączy z Dominikiem, bo Dominik też w mundurze zdawał, okazuje się. Piękne. Słuchaj, ale pytałam cię tak poważniej o to, jak teraz się tam żyje w tej strefie, wiesz, stanu wyjątkowego. Czy jakoś to w ogóle odczuwasz? No poważnie, my nie za bardzo odczuwamy to, że czasami nie możemy przejechać, bo w tygodniu, jak była Wigilia katolicka, to do Białegostoku była kolejka tirów. Czyli wtedy to utrudnia jechanie na połowie pasu, na jednym pasie, prawda? Ale potem już z powrotem wracałem traktem napoleońskim przez las, także już nie jechałem tą drogą wojewódzką. My za bardzo tego nie odczuwamy, bo to jest w pasie 3 kilometry od granicy, czyli jedyne co mamy utrudnienie, to do tych krynek raczej nie jeździmy, jest tylko rzadka, żeby tam raz na miesiąc, dwa, trzy tam dojechać, bo mamy tą fundację, tą Willę Sokrates. To do tych 3 kilometrów, tam ludzie mają jakby z tym problem, bo pamiętajcie Państwo, im upadła cała agroturystyka. Ci ludzie nie mają jakby pieniędzy, zawsze mieli, bo ostatnio atrakcyjne te domki tam były, to. Dwa, ludność się zorganizowała i jakoś pomaga im, na ile może. O Wojsku Polskim, no to widzicie sami w telewizji czasami. U nas czasami są jakieś sytuacje, że ktoś przejdzie dalej. Nawet sytuacja taka żenująca, bo mi to przypomina trochę czas wojny. I jak widzę w telewizji, jak idzie żołnierze przy drutach holszastych i przed nimi idzie owczarek alzacki, no to kalka jest prawie jak z jakiegoś obozu. Poza tym u nas w wojnie, przed wojną był taki lekarz, bardzo człowiek taki, który wszyscy lubili, Lew Zuckerman, Żyd, i on, okazało się, z getta białostockiego się wykupił i przywieźli go tu do Gródka, pod Gródkiem tam 7 kilometrów, jest taka miejscowość Straszewo, i on miał dalej, był przerzucony przez sowiecką partyzantkę w głąb Rosji, ale jakoś spóźnili się oni, on wrócił z powrotem do domu, no i okazało się,
jak to dzisiaj się nazywa, znalazł się sygnalista. No ich niestety zabrano i na cmentarzu żydowskim zabito. Miesiąc temu z tej strony Grudka, co w tamto, też był śnieg. W czterech uchodźców wyłamało zamek do domu, który był opuszczony, nikt tam nie mieszkał. No, ale jeden z nich, jak idiota, poszedł do sklepu, żeby kupić jedzenie. No i bardzo szybko zjawiły się oddziały w mundurach. No to było takie polowanie po tych łące, bieganie. Trzech złapali, jeden uciekł. Ale to są tego rodzaju jakieś takie, ja mam, że to jest dla mnie tak bardzo jakby podobne, bo zawsze w każdym społeczności, już nawet nie mówię o narodzie, w społeczności, są tacy sami ludzie, że jak są czasy dla bydlaków, to zawsze znajdą się tacy ludzie. Nawet przykład takich ludzi, którzy wydali takich filozofów i artystów jak Niemcy, pokazał, że też się znajdą tacy ludzie. I tak samo i na dzień dzisiejszy też się znajdują tacy ludzie, że jedni pomagają, a inni po prostu są... Trochę to skomplikowało, bo jak Państwo wiecie, pas nadgraniczny jest 25 kilometrów tak naprawdę. I społeczność po tych wsiach jest w jakiś sposób bardzo z tą służbą z bopistami jakby zaprzyjaźniona. A z drugiej strony, jak ktoś się znajdzie, jak ktoś obcy się znajdzie na takim terenie, to każdy to zaraz widzi, nie? To nie musi być taka postać, że ja mam przepiękną postać takiego przyjaciela Walentego Citko, weterynarz. On ma takie coś fajnego, że on pamięta wszystkie numery rejestracyjne, jakie wjechały po prostu samochody do gminy, do Grudka. To mi dawało taką dobrą sytuację, że jak byłem politykiem gminnym, to po dwóch tygodniach szedłem do niego na flaszkę. Co tam słychać? Co tam słychać? On wszystko wiedział. Gdzie ksiądz, z kim ksiądz, gdzie baciuszka prawosławny, gdzie, co, jak. Wspaniale. Wszystko po prostu. Od razu miałem wywiad cały po prostu podany. Dlatego ludzie różnie się jakoś zachowują, ale też jest taka sytuacja, że ludzie są ci sami, ale ci żołnierze są przywiezieni gdzieś tam spod Szczecina, skąd, to oni nie mają jakby tego nawiązanych kontaktów. Też szacunku wśród lokalnych ludzi. A ty masz czasem jeszcze, czy musisz się już oszczędzać po tym udarze, jakieś takie zapędy polityczne, że chciałbyś się gdzieś jeszcze zaangażować tak politycznie? Fajnie w tej książce jest opowiedziane też o twojej sztuce i o tym, że zawsze w twoim pokoleniu, w każdym pokoleniu są artyści krytyczni tak zwani, czy nie wiem jak ich nazwać, polityczni, których sztuka jest w taki bardziej oczywisty sposób publicystyczna. Ty od tego uciekałeś. Ty byłeś działaczem, ale oddzielałeś tą działalność społeczną i polityczną od swojej sztuki. Jak to jest teraz? Czy masz takie ciągoty, żeby... No masz fundację na pewno. Czym fundacja się zajmuje? Też fundacja. Fundacja zajmuje się jakby popularyzowaniem twórczości Sokrata Janowicza. To się dzieje w jego domu rodzinnym. Oprócz tego robimy różne rzeczy związane z kulturą białoruską, ale robimy taki krok do przodu, żeby nie bawić się w różnych chaosów. Robimy na przykład raz do roku trialog białoruski. W tym roku zrobiliśmy trialog, że Białoruś to kobieta i ściągnęliśmy same polityczki, pisarki, działaczy różnych z Białorusi. To było politycznie bardzo, nie? O ile kobieta to polityk. Ale mieliśmy takie fajne sytuacje, na przykład mieliśmy, że Litwa ojczyzno moja, bo oczywiście prawie nikt w Polsce nie wie, co to jest Litwa, gdzie była Litwa i tak dalej. A tego zdania z pana Tadeusza to nikt nie rozumie.
Mieliśmy jakie tam jeszcze, jak przypomnę, zawsze za każdym razem, na przykład, dlaczego Pan Bóg nie mówi po białorusku? I wtedy w panelu, w którym występowali politycy, to mieliśmy księży z trzech różnych wyznań. I zwykle to jest, że otwieramy w galeriach Krynki wystawę w piątek, póki wszyscy zjadą kolację, na drugi dzień od 10:00 panel polityczny, panel literacki, panel związany z kulturą na dany temat. I później gdzieś od 18:00 zaczynamy jakby część muzyczną, takiej muzyki, która nie mieści się ani w roku, ani w jakimś takim zbyt poważnym. Takie niszowe wybieramy często muzyczne propozycje. No drugi zostaje już śniadanie, no i rozjeżdżamy się. A cała rozmowa, która się odbywa w tych panelach, my później drukujemy. Taki mamy po prostu Albertenikus, takie wydanie, gdzie drukujemy zapis rozmowy w tym języku, w którym dany panelista występował. Także mniej więcej tak, to jest to. No politykiem byłem, ale w 90 roku, no bo wiedziałem, że się zmienia czas, ludzie za bardzo nie wiedzieli, my mamy specyficzną tę sytuację z Wródkiem, a Białystok, no to wiedziałem, że trzeba wyprzedzić ten cały czas i... I ile lat byłeś radnym, tak? O, radnym to mało. Ja byłem przewodniczącym Białoruskiego Zjednoczenia Demokratycznego. No. I miałem na 20 radnych 17 swoich. To Kaczyński się umywa. No kurczę, no to się nie... Tak. Ale zostałem też radnym, no bo głupio jest kogoś w coś wpychać, a samemu nie brać też odpowiedzialności za to. No różnie było. To był taki trochę renesans w Gródku. Oczywiście chłopcom po tych 4 latach przewróciło w głowie od władzy, ale zrobiliśmy dużo. Gazetę zaczęli wydawać dwujęzyczną, gdzie zawsze trzeba było skomleć o pieniądze do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, bo sprawy kultury w tym kraju, mniejszości, trzeba o wszystko. Nawet jak wierszy do dzieci, to trzeba pisać do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na dotacje. A my po prostu ustaliliśmy na Radzie Gminy i gazeta dwujęzyczna po prostu zaczęła wychodzić. I ciekawe było to, że czym bardziej pikantne rzeczy, to ci, co mówili, że nie rozumieją po białorusku, to zawsze znali treść tego, co tam było napisane. Tak. Ale potem po tych dwóch kadencjach, 98, przyszedł taki czas, że no ci starsi profesorowie ze mną rozmawiali, żebym jakoś ratował ten Wydział Malarstwa i żeby zgodzić się na takie, nie inne warunki przyjść pracować. A u mnie już na granicy pani Edyta takie swoje ubranie robocze wieszała na sznurka, tam biustonosze, majtki, a i brała po 30 euro od kierowcy. To już wiedziałem, że jak córka Koryntu jest na granicy, to już ekonomia pójdzie. Już tu nie wspomnę. No, teraz nie zgodziłem się, bo chcieli mnie w senatory zrobić, ale nie dałem się zrobić w senatora. A kto cię chciał zrobić konkretnie? No, nie wiem, czy... popularyzować nazwisko. Ciekawa jestem po prostu. Wiecie. Nie, no to szef Białostockiej, wiesz, Platformy, Robert Tyszkiewicz, z którym kiedyś chodziliśmy w czasach studenckich do jednego pokoju, do dwóch dziewczyn, no ale teraz na szczęście go już odsunęli, ale nie wiem, czy to będzie lepiej, no. W każdym razie... Senatorem nie zostałeś. Nie. Mhm. Tym bardziej musiałbym być na miejscu, na ten region po Cimoszewiczu, czyli ta Hajnówka, razem połączona z Ostrowią. Mazowiecką. Ostrów? Mazowieckim, no to wiesz. To już są jakieś granice. Po prostu jedni i drudzy. Tu Pilecki, tam Bury. Jezu, byłoby nieźle. O matka.
W każdym bądź razie ja bardzo źle wspominam czas takiego bycia politykiem. Bo po pierwsze, od momentu jak zacząłem być politykiem i z tą siłą rządzącą, to ludzie zaczęli do mnie się dystansować. Jak poprzednio, wiesz, jako ten działacz, bo tam nie artysta, ale ten działacz, społecznik, jako Lonik, to ja w sumie na tym rezerwacie białostockim w każdej wsi, że nie muszę wynajmować hotelu, wiesz, zawsze ktoś jest znajomy. A tak to po prostu każdy zaczął i zauważyłem, że ludzie nabrali dystansu i to było nieprzyjemne. No i cóż, no polityka to gra interesów, no i manipulowanie ludźmi nie należy do moich przyjemności. Są inni, którzy w tym się bardzo dobrze czują. Także bez żalu opuściłeś tą działalność. Bez żalu, absolutnie. Czasami się tak wahamy, czy w gronie jakichś przyjaciół, czy raz jeszcze teraz jakoś nie wziąć władzy tylko po to, żeby młodszych nauczyć, jak robi się politykę po prostu w ten sposób. Ale też tak... Pan profesor. No, także nie. Wolę zająć się odbudowaniem takiej drewnianej cerkwi Chodkiewiczów z 1498 roku. To chyba będzie bardziej przyjemne niż polityka. No właśnie, bo tutaj ten tytuł taki znaczący i rzeczywiście... deklarujesz na koniec tej książki, że nie opuszczasz rąk, że dużo, dużo planów, tu planów jeszcze. Ale to nie opuszczam rąk, to też dopiero mi to uświadomili przyjaciele Leona. Chyba po spotkaniu w Białymstoku ktoś mi powiedział, że to nie opuszczam rąk, to właściwie jest takie z białoruskiego. I to znaczy ja nawet... Nie, z boksu. No właśnie, że nie tyle nie opuszczam rąk, bo ciągle coś robię i pracuję, tylko nie poddaję się. Tak, nie odsłaniam się. I teraz Leon, możesz opowiedzieć ten wspaniały dowcip o... Biursini. Tak. Po kilku spotkaniach autorskich. No właśnie, tego jeszcze my tego już nie znamy stałe fragmenty w gry, wiesz. Nie, w każdym razie powiesili Białorusina i po tygodniu czasu patrzę, on wisi na tej belce, ale mruga oczami. No to pytają się go, żyjesz? No żyje, no ścieli go, znaczy sznur ścieli, on stoi, zdjął sobie tą pętlę z szyi. I pytają się go, no ale co, nie bolało, nie piekło? A on mówi, bolało, piekło, ale się przyzwyczaiłem. To tak rozumiem. No. Słuchaj, jesteś też, no właśnie, zahaczyliśmy trochę o wątek akademii, studenci to też, kurczę, trzymają cię pewnie przy życiu, jesteś tam, opowiadasz o tym. Nie za bardzo. Ale masz tam kilka takich, z których jesteś dumny, no wymieniasz ich w tej książce. No, bo muszę. No widać, że nie, muszę, że ta emerytura ale... to tak ale... nie chce mi się w to wierzyć. Bardzo chętnie przestanę być pedagogiem. Ale tak, chciałam cię zapytać... awangardowej uczelni, jaką jest teraz Akademia Warszawska. No, czekamy na tą książkę, och, będzie się działo. Ale powiedz, chciałam cię zapytać o artystę młodego pokolenia, bo tak jakoś się nasuwa sama myśl, taka analogia. Myślałam sobie o tobie, jak oglądałam wystawę czy Daniela Rycharskiego, czy film o nim. Nie wiem, czy widziałaś film Wszystkie nasze strachy. Czy to jest w ogóle artysta, który jakoś z tobą rezonuje? Czy jaki masz stosunek do jego sztuki? Jeszek? Nazwisko powiedz. Rycharski Daniel. Ten, wiesz, co na wsi wciąż żyje i tworzy pracę z lokalną społecznością. Blisko ci do tego? No co ja mogę powiedzieć? No, korekta taka profesorska. Jak nie zmarnuje jego fundacja Foxal, tak? No to może jakoś będzie to działało, ale musi znaleźć w sobie siłę, żeby być, bo galerie i historycy sztuki się zmieniają. Jeżeli przestajesz być potrzebny, to zostaje syndrom sportowca, że są już następni, a ty zostaniesz gdzieś tam na prowincji, że
Nie wiem na ile, my się nie znamy, tylko tyle co mam te współrzędne, na ile on da radę z tego wytrzymać, bo z drugiej strony jakby jest w kręgu tego środowiska wiejskiego, ale to co robi, to nie jest dla środowiska wiejskiego. Mhm. No ale to trochę tak jak z tobą było, nie? Że to bardzo wychodziło z tego miejsca, w którym ale mieszkasz. Ja jestem... Ja nie jestem artystą tam, gdzie mieszkam. I jak wiesz, na wsi nie można rozmawiać o sztuce, bo po mordzie dostaniesz. No to myślę. Po prostu... Bo... Ale on mówił na przykład coś ciekawego, że jego ta sztuka trochę chroni, czyli ten sukces jakby, który odniósł, że troszkę ludzie, wiesz, tam może mniej go właśnie po tej no mordzie leją, no, jako też... homoseksualistę, czy wiesz. No Ignacego Kartulicza babcia przez 2 tygodnie nie wychodziła z domu na ulicę, jak się dowiedziała, wiesz, że jest gejem. Także to wiesz, na wsi nie jest takie proste. Więc już nie wiadomo, czy artysta się chociaż, powiem wam, w tych Bobrownikach, tam na przejściu granicznym, przyjechało z Polski taka para gejów, kupiło mieszkanie po PGR-ze i okazuje się, że oni są tak zżyci, takich ludzie lubią, po prostu... Nie ma żadnej agresji, niczego w stosunku do innej orientacji jakby seksualnej. I też ludzie z zewnątrz, nie ze środka. Tak, ludzie z zewnątrz, a wieś konserwatywna i to bardzo. Mhm. Okazuje się, że jak nie ma takiego jakiegoś nacisku z mediów, z polityki, z jakichś innych organizacji, to po prostu... Wtedy da się żyć z różnymi ludźmi. Tak, bo wątków jest mnóstwo, w książce też dużo. Kury jeszcze nie, są. Nie, ale pamiętam, jak mnie męczyłaś, jak pracowałam w gazecie, to już nie mogłam, kurczę, już nie pisałam o sztuce Leona Tarasewicza, tylko zapowiadałam kolejne wystawy kur lasowych, to były czołówki w gazecie, co jest grane. No bo myślałam, jakbyś w Kalenicy, gdzie tutaj były okienka, był dworzec PKP. No właśnie, to jest ten wątek, który trzeba poruszyć. A ja za tymi torami, no. Tam był przy tym kinie przystanek romantyczny Linice. Mhm. No i tak stamtąd dojeżdżałem od 2 roku na Akademię, bo ja od razu jak dostałem dziekankę akademik i zobaczyłem te pokoje, gdzie były takie same regały, takie same wersalki, takie same koce, taki sam suchy chleb, takie same butelki i ten brud, to ja po prostu powiedziałem, że nie, ja już... Szukasz lokum, tak? Ja już będę szukał coś, a dochodziło jeszcze, że ja byłem po 2 latach w wojsku, gdzie 12 chłopa śpiących na sali gimnastycznej, to mówię wam, poranek nie jest zachwycający na takiej sali. Ja już miałem dosyć, że nie będę mieszkał razem z samcami w dużej grupie, po prostu wynająłem z początku. Zresztą ciekawe, bo na Anielewicza przy cmentarzu żydowskim mieszkanie. No i tam w sumie siedziałem i tak współpracowaliśmy wtedy. Ja robiłem jakieś figurki myśliwskie w drewnie, rzeźbiłem ich tu do Falenicy na... Na bazarku sprzedawałem? Nie, na ulicę Wasilkowską, tam mieszkał wtedy Krzysiek Kuren z rodziną i Janek Płoński. I jakoś to funkcjonowało na tyle, że jak ojciec mnie pytał się, czy potrzebne mi są jakieś pieniądze, ja mówię, co ty nazywasz pieniędzmi? A on mówi, bo on zarabiał 3000 na miesiąc. Mówi, no jakieś 1,5. Ja mówię, nie, to mówię, to ja sobie poradzę. Bo ja za mieszkanie wtedy płaciłem 5000. Zresztą, gdyby ojciec jeszcze wiedział, że przed wojskiem samica gołębia latała, która kosztowała 8000, to by też by nie wytrzymał tego. W każdym bądź razie ja tam pomieszkałem i się okazało, że kuzynka mojego dowódcy z wojska zakochała się i
zaczęła mieszkać u męża nowego razem z dzieckiem, takim 10-letnią córeczką. I mi wynajęli taki domek w Międzeszynie, jak się koło tych zakładów optycznych na prawo skręci, to druga posesja. I to był taki dziki ogród, budyneczek Schwiedermeier, dwupokojowy, tak jak letnia kuchnia, coś. W kuchni fajnie, pompa była. Taka. No i ja tam po prostu przez wakacje wyremontowałem do swoich potrzeb, czyli do spania, tam sztalugę zrobiłem i kuchnię, narąbało się drewna tak, żeby starczyło na zimę, bo to trzeba było palić. No i to funkcjonowało jakoś dobrze, ale gdzieś tam na początku chyba grudnia jakiś dzwonek o godzinie 12 w nocy, ja podchodzę, kto tam? A tam mówi, że jakiś tam sierżant taki i taki, proszę otworzyć. Policji otwieram, rzeczywiście stoi policjant. Mówi, proszę dowód osobisty, a obok niego stała ta dziewczynka, taka 10-letnia. Mój pan jest jakby pełnoletni, no to niech pan się zapiekuje dzieckiem, mama za godzinę przyjdzie. I rzeczywiście mama przyszła za godzinę i no okazało się, że z taką dwójką kobiet trzeba było jakoś mieszkać. No to im jakoś załatwiliśmy te pokoje, te materace, one spały w kuchni, ja wracałem późno wieczorem, malowałem w słuchawkach i tak dalej, i tak dalej. W każdym bądź razie to zaczęło być takie no, uciążliwe. No i Krzysiek Kuran mówi, chodź przenoś się do nas tu na Wasilkowską. Będziesz mieszkał w tym pokoju. No i myśmy jakoś tak, jak pożegnałem się z tamtą Miszeniem i zacząłem mieszkać na Wasilkowskiej u Kuranów. Gdzie dokładnie? Wasilkowska, ile to tam było, Krzysiu? Trzy. No i tam całe to środowisko mnie dopadło z tym ze stanem wojennym, z tymi transportami. Po dzień dzisiejszy nie chcę pomarańczowego sera jeść i rybacy i inni wkoło. Także atmosfera taka była rodzinna do momentu, aż państwo Kuranów nie kupili przy tej czerwonej drodze, jak się idzie do Wiązownej, taki dom murowany po lewej na górce. Czerwony murowany dom i te ostatnie dwa lata tam jakby przebyłem. No i stamtąd ile w sumie lat w Faleń tutaj w tych okolicach? Nie no, w sumie 4 lata. Fajnie pamiętam taki motyw, jak jechaliśmy rano na język, jak się jechało, to trzeba na akademię na 7 dojechać, strasznie wcześnie. I jest listopad, mokro, zimno i w Międzeszynie nie w radości już. Tylko te takie wie, drzwi się otwierają. Wchodzi facet w slipkach, boso, taki wczorajszy, z lat 60 może, 50 parę. I tak powiedział, dzień dobry, wziął się za tę poręcz i jedzie. Zatrzymał się ten autobus na przystanku w Warze. Do widzenia państwu i tak nogami po kałużach poszedł dalej. Taka, wiesz, taki przerywnik po prostu, który jakbyś był z tej całej sytuacji. No niechcący nieprzyjemnej dochodzenia, także znalazłem się na posterunku tutaj w Felenicy i tak było dosyć smutne, jak wychodziłem i miałem kajdanki na rękach, trampki, bez sznurówek. Zaraz, co przeskrowałeś? Była sytuacja taka, że no zamordowano córkę chrzestną, 10-letnią i po miesiącu czasu, już po pierwszym przesłuchaniu, dzięki czemu dowiedziałem się mniej więcej, jaką teczkę już mam, jakie grubości, bo pani miała wszystko w tej teczce, to jak się okazało, pani sołtys z Aleksandrowa zapodała, zasygnalizowała, że ktoś z lasu wyszedł na cmentarz, a jak przychodziłem, to wtedy koło cmentarza przychodziłem. No i mnie po prostu, wychodząc z cmentarza,
maluch z piskiem się zatrzymał, wykręcono mi ręce i wrzucili tu na jakieś godzina, dwie, a potem przywieźli na Grenadierów, gdzie 48 przesiedziałem. Też wesoło było, bo w tej smutnej sytuacji są wesołe chwile, bo na dół mnie zaprowadzili i z tego plecaka spisuję, że to, tamto, potem patrzę, a co to zaznaczy, ten klawisz mnie pyta, ja mówię, no, mówię, gdzieś ornitolog ziemi radomskiej, aha. Potem dalej przychodzi kolega, wziął taką książeczkę, która była wydawana w Holandii. Protestanci wydawali takie książki, na przykład Myśli o Bogu, że różni naukowcy, Gagarin, Einstein i tak dalej, mm-hmm. na temat Boga, co myśleli, prawda? Mm-hmm. Bardzo takie interesujące. Super, super nosić takie rzeczy przy sobie. I w każdym razie ten kolega wziął i mówię, no, dlaczego kurwa z błędami po rusku? Ja mówię, bo to powie o rusku. Aha. No wrzucili mnie tam do tego, do celi, gdzie dwaj panowie już chodzili tam. Spytali się o szlugi, nie miałem. Potem poszliśmy na kolację, wszyscy poszli. A ten do mnie mówił, kolega, zostań. I tak schylił się, wziął łyżkę i do kawy takiej, gdzie widać było, że brąk pływa. Bo z wojska już wiedziałem, jak to wygląda taka kawa. Mówię, im się nie należy. Mówię, za 15 minut po ciebie ktoś przyjdzie. Rzeczywiście, na się przyszedł, ktoś do mnie, zabrał do mnie i dali mi dwa koce. Ja wróciłem, a ci dwaj faceci tak chodzą cały czas. Mówię, kurwa, skąd ty masz takie znajomości tutaj? Mówię, ja nie wiem, no. Mówię, kazali przyjść, to przyszedłem i... I te koce mówi, bo mówi, my przez dwa lata, mówi, przez dwa dni tutaj... Nie udało się. Nie udało się. No całe wesołe te sytuacje były nam na miejscu. Kolejne z kolei, gdzie kolejnych tam wrzucali nam. W każdym razie... Jeszcze jakieś wesołe wspomnienia z Falenicy, czy... Ale stamtąd było takie fajne, że odciski palców, wiesz, nie? I ja chciałem, mówię, jak się mogę mieć takie jedne, bo to ciekawe. Okay. Chciałeś to... Coś ty potem. Nie. Wsadzili do drugiego pokoju, mówi tak, ten mówi, coś muszę załatwić i otworzył drzwi, przypilnuj jego, nie? A ja tak siedzę, taki facet, taki przepalony pokój, puszka Coca-Coli, długopisy, plakat 9, Igrzyska, MO, ISB zakopany tam. Potem drugi plakat z taką kalendarz z dziewczyną, blond. I on, co nie będzie siedział, na szczęście nie zabrali. I zrobili mi zdjęcie wtedy, którego niestety spóźniliśmy się z Jolą Golą, bo okazuje się, że jeżeli nie jesteś głównym podejrzanym, to po 10 latach likwidują. O kurczę, chciałbyś mieć, nie? Tak, to miałem takie zdjęcie, wiesz, z numerkiem z przodu, z numerkiem z boku. Takie, wiesz... Taka, no, byłaby ciekawa po prostu ta cała sytuacja. W końcu mnie to wszystko jakoś przeszło i na koniec pani powiedziała mi, no, to nic... To mówi, pan jest wolny, niech pan pójdzie na dół, odbierze swoje rzeczy. No i okazuje się, że jak odbierałem te rzeczy, to wtedy ten klawisz przyznał się, że on po prostu w domu hoduje kanarki. Ty zawsze znajdziesz wspólny temat z każdym. I okazało się, że te znajomości, że miałem cukier i kosę, to dlatego, że to wszystko przez te ptaki, no. Wspaniałe. Ze szpitala też takie miałeś anegdoty, że tam już wszystkich... Nie, no, szpitalu pewnie leżeliśmy na sali 6 łóżek, lepo po prawej stronie 3 łóżka i my 6, leżeliśmy do każdy gołębiarz. I rozdzielał nas tylko telewizor, gdzie się wrzucało 5 zł i wtedy pierwszy program polskiej telewizji leciał. Zabrali nam, jeden poszedł już na te, wypisali go i przyszedł nowy, okazuje się też gołębiarz. Także to wszystko było, bo z tymi gołębiami ta Falenica, ja to zawsze przyjeżdżałem, uważam zresztą za wielką głupotą władz miasta, że miast taką, taka impreza, ten bazar w Falenicy, gdzie z całej Polski ludzie zjeżdżali, to tylko trzeba mówisz było... Mówisz o tym zwierzęcym targu, tak? Tak, przerobić to trzeba było tylko na pieniądze i byłoby z tego korzyść. Ja tam przyjeżdżałem nawet tak, jak nie wiem, no, jak do kościoła czy cerkwi w sobotę, żeby spotkać się, porozmawiać, bo tam były różne sektory, droższe gołębie, takie, inne. I pani Krysia miała taki...
szczepę i sprzedawała zawsze te no, kiełbasę czy coś. Ja zawsze tą kaszankę u niej brałem, wiesz, na tą kaszankę przyjeżdżałem. Mówię, pani Grzesio, mówię, tyle lat już pani grzeła. Kaszankę, mówię, jem, kupuję, mogą pani raz za darmo dać, nie? A on, panie Leonie, mówi, ja miałem koleżankę. Mówi, ona brała pieniądze, ja dawałem za darmo. I teraz ona ma męża, samochód, a ja do bazarze stoję. To są klimaty bazarowe, super. W Palenicy mam pamiątkę taką, że kupiłem dwa szczeniaki czarno-białe. Było tam 8 ich wtedy. Wybrałem 2 czarno-białe. Okazuje się, były z Wyszkowa, ktoś przywiózł. No i to były jak w Waliłach takie Bolek i Lolek. Ja to nazwałem ich. I to był początek takiej linii hodowli, którą po dzień dzisiejszy mam. No i się rozchodzą jak bułeczki, te małe Bolki i Lolki. W tym roku już ściągnęliśmy, strasznie ciężko było znaleźć psa na zmianę krwi, bo to za bardzo w kręgu się wszystko kręciło. Bo to jakieś rasowe, tak? Wybitne psy? No, żeby trzymał rasowość, ten Black and White Valerian, nie? Bo w Polsce wszystkie rasy są po angielsku. No i teraz dorwaliśmy kaszuba. Jest. No i dzisiaj też było tak z rektorem, rozmawiam w tamtym tygodniu i mówię, słuchaj, ale ty się nie obraź, mówię, ale... Mówię, my na psa, który na podwórku biega, nazywamy kaszub. Bo rektor mój jest w tej chwili i on jest kaszubem. W każdym bądź razie ta Falenica była takim miejscem, gdzie no, nie sposób ją było minąć, niepowtarzalny klimat. Tu trochę w tej chwili w Sulejówek w jakiś sposób przypomina trochę tą. Tylko, że tych drzew brakuje dużych, gdzie zawsze parę kur tam na górze takich fruwających siedziało, że potem jak wszyscy rozjadło się, to oni po tych mogą żyć, cały czas na tych drzewach żyły. No także żałuję bardzo tej właśnie Falenicy takiej, która kiedyś była dla mnie. Na czym to polegało to kiedyś wyjątkowe tutaj? No, kiedyś to po prostu od samego, bo z początku to był bazar tutaj, przychodziłem z Wasilkowskiej, to był taki bardziej w środku Falenicy, nie wiem jak tam ulica się nazywa, ale potem przenieśli tam go. I były, wiesz, też inne czasy. To były takie czasy, kiedy te ptaki, wszystko co było w jakiś sposób rzadkie, było cenne dla ludzi. Na dzień dzisiejszy to nie dość, że to już połowa tych ludzi nie ma, a z drugiej strony w tej chwili już młodzieży nawet nie ma prawie na tych bazarach, bo młodzież ma już ten świat taki marzeń i czegoś nieosiągalnego w komputerze. I to, co w Holandii, Belgii, w Niemczech już prawie jest, stało się, że młodych ludzi nie ma wśród hodowców, powoli u nas już nie ma hodowców i ten świat przenosi się tu na Ukrainę, Turcję, Rumunię, w tamtą stronę. Dla nas już, bo to wiesz, dziecko, trzeba dawać jeść, trzeba posprzątać, nie ma on, off, no nie? No. Szanuję, to również twój wątek ogrodniczy w tej książce, bo to też moja wielka pasja, więc jak tam będziesz potrzebował takich gości, którzy tam te dalie jednak będą chcieli wykopywać, to ja bardzo chętnie. A ogród tutaj... się ucieszą, 500 dali wykopać. No właśnie, domyślam się. No już chyba najwyższy czas, żeby oddać państwu głos. Przepraszamy, dużo wątków. Zapraszamy do dyskusji, zadawania pytań. Proszę bardzo. Podać. Nie, chyba poprosimy, tak. Będziemy słyszeć. Jak będzie słychać. To w tej książce pan pisze właśnie... To jednak ja nie. Jednak mikrofon. O człowieku. A cóż... Mhm.
potrzebna jest jeszcze książka, chyba Państwo wspominali, raczej tak fachowa z dziedziny nawiązanie do malarstwa i do tego warsztatu, tak? Dobrze. No trochę tych książek już jest, prawda? Ale... Tak, dlatego... Mam pytanie właśnie, czy taka książka będzie jeszcze o malarstwie i o tych sprawach. Bo na przykład chętnie bym poczytała coś więcej na ten temat, kiedy pan się wyraził w książce, że dla pana Blakena właściwie nie istnieje, a raczej tym Blakenem jest tym podobraziem stało się otoczenie. To jest bardzo ciekawe. Czy można na ten temat coś znaleźć w jakiejś książce albo opracowaniu? Poza tym chciałam powiedzieć, że problem tożsamości bardzo ciekawy jest, i tym bardziej, że na przykład Szczepan Twardow mówi o tożsamości śląskiej. Czy pan się zetknął z tym? Bo tam podobne problemy są z tożsamością. No to jak zorganizują tutaj spotkanie z Twardochem, to wtedy on na tematy śląskie pani odpowie. Ale ja znam ten śląski cały też świat, dlatego że moja rodzina też w Katowicach, Szopienicach mieszkała i oczywiście jak Tarasowicze mają mieć nazwisko na Śląsku, tylko Kuc. Także z tym samym smrodem, który tam jest. W każdym bądź razie, wie pani, jest taki film Najdłuższa wojna Europy, telewizyjny w odcinkach. I jakoś byłem chory na grypę i jak oglądałem ten film, to śmiałem się, bo tam dosłownie wszystko jest jakby bardzo podobne, tylko tam jest pan jest Niemcem, Ślązak jest chłopem, u nas panem jest Polak, a chłopem jest Białorusin. Jeszcze, żeby było ciekawiej, to wnętrza domów, jakie w tym filmie po prostu były robione dokładnie takie same jak u nas. Te same makatki, te same chodniki, obrusy. Mhm. Czyli to, co jakby ludzie ze wsi utożsamiają się z narodowością, mhm. że mylą często ludowość z narodowością. I identyczne sprawy polityczne, bo i tam w rodzinie są ludzie, którzy mieszkają, którzy służyli w Wehrmachcie albo w Armii Polskiej. We wsi Wróblin na Śląsku, tam gdzie Cybis się urodził, bo Cybis dopiero zaczął być Cybisem od 1942 roku, a przedtem się nazywał Cibis. I tam po środku wsi jest taki pomnik, jeden z krzyżem Grunwaldu i ci Cybice po polsku, co służyli w Polsce, zginęli armii, a po lewej wszyscy, co zginęli w Wehrmachcie z krzyżem Wehrmachtu. Identycznie u mnie. Jak było 39 rok, no to oczywiście do nas nie weszli Niemcy, a weszli Sowieci. I mój wujek Mikołaj miał już 18 lat, to go wcielili w sowiecką armię. I dzięki temu mam rodzinę na Syberii w Kiemierowie, gdzie nawet na weekend ostatnio tam poleciałem samolotem. To znaczy, 4 lata temu, nie ostatnio, 4 lata temu. A ojciec znowu był w drugiej armii Wojska Polskiego. Nikt go nie pytał, czy chce, czy nie chce, bo jeden z wujków uciekał, ukrywał się, tak go dorwali, to na pierwszą linię rzucili. Dzięki temu mój ojciec przeszedł ten cały szlak aż po tam do tego Berlina.
Dzięki temu ja jako, jak byłem partyzantem w dzieciństwie, to medalem mogłem mieć na piersiach. Oczywiście jeden medal zgubiłem. I dosyć niedawno znalazłem legitymację od tego medalu i patrzę, dopiero zwróciłem uwagę, że medal był jemu przyznany w Przemyślu w 1946 roku. I to wrzesień. Ja potem po dowódca 22 Pułku Piechoty okazało się, że rozmontowali te wojska polskie, zmontowali pułk 22 Piechoty i rzucili do Przemyśla i mój ojciec jeszcze tam bawił się w chowanego z Ukraińcami UPA przez jeden rok i dopiero wtedy wrócił. Skończyła się wojna dla niego. Mnie też nikt nie pytał się, czy chcę do wojska, czy nie. Też przysięgałem w tym, ale Wojsko Polskie, chociaż ludowe, ale polskie. I w tej chwili, jak dalej nasi politycy zaczną głupoty takie robić i będzie jakiś zatarg polityczny tam u nas na miejscu, to jak ja nie będę strzelał do mojej rodziny, która jest po drugiej stronie granicy, to ja podlegam pod sąd wojskowy, jak ten romantyczny chłopczyk, który zostawił polski mundur i uciekł na białoruską stronę. Także to są takie rzeczy, że zrozumieć je wtedy jest możliwe, jak człowiek mieszka na pograniczu. I wtedy długo nie trzeba jakby tłumaczyć. Jeżeli chodzi o książkę, super, wracając do książki. No, jest taka książka, ale ona niestety jakby w księgarniach już nie jest dostępna, ale jest taka książka dość gruba, w szarych okładkach. Wiem, że drogo kosztowała, bo 160 zł, gdzie cały mój życiorys i Ola Gola po kolei wynotowała. I Jola Gola, nawet do niej ja dzwonię czasami, bo ona wie więcej o mnie niż ja sam. I pytam się, kiedy, jak i tam dużo. Jest taka książka, gdyby, no nie wiem, no można byłoby jakoś się umówić, czy pożyczyć to kogoś, bo ja osobiście też tą jedną książkę mam tylko, bo wszystko się rozeszło, wydawnictwo też, które już nie istnieje, chyba że ją jeszcze wznawiać. Ale zbieramy się znowu, żeby taki drugi tom wydać takiej książki od tego, od tych schodów w Zachęcie. O tak. Także to są takie rzeczy. A ten Blade Run, wie pani, Blade Run jest dosyć młodym zjawiskiem. Tak naprawdę trochę niechcący w tych Włoszech wynalezionych, bo jak trzeba było malować w Palacu Dożów te sufity, to okazało się, że jest za wilgotno, żeby malować freski. No i rozpoczęto robić to na blejtramach. Także nie jest to długi okres czasu, a przedtem malowano wszystko, wszędzie i wszędzie. Wszystkie, cały Rzym i Grecja była kolorowa kiedyś malowane. Nawet mój przyjaciel napisał pracę doktorską na temat cmentarzy żydowskich, które te macewy, okazuje się, odnalazł pigmenty w tym, że były kolorowe. Bardzo kolorowe, co dla mnie było zaskoczeniem. Także w tych krajach postkomunistycznych, czyli włącznie z Polską, to władze chciały mieć, wiedziały, że no, jak państwo to jest akademia, jak państwo to jest sztuka, i trzeba malować na blejtramie i na płótnie, i mnie molestowano wprost, że musi być płótno obite na ramię, zagruntowane, przeklejone, wszystko tak jak trzeba. Ale gdzie, na studiach? Na studiach, na akademii. Mieliśmy technologię malarstwa, no i tam jakby, i że w ogóle farby olejne, bo farby akrylowe to jest coś takiego drugorzędnego, niewartościowe. Farby akrylowe dopiero Orozco zaczął używać, bo jak miał te chałtury duże, takie komunistyczne, to on po prostu wpadł na pomysł, że z polimerem jako spoiwo będzie łączyć pigment i miał farby. W 1945 roku po raz pierwszy w tym sklepie Perła
w Nowym Jorku zaczęto sprzedawać farby akrylowe. I mój profesor Tadeusz Dominik dostawał co roku paczkę z Rouneya z takiej firmy angielskiej jako do reklamy, do promocji, tak można powiedzieć dzisiaj. Co uważam, że w jego wypadku to gorzej, bo miał w tym oleju lepsze obrazy. I dzisiaj tak naprawdę my w pracowni, biorąc pod uwagę, że raz na tydzień się spotykamy, no to staramy się malować albo na płótnie, w rolkę, albo na papierze, żeby to można łatwo było przywieźć, nabić na ścianę i żeby przedyskutować, bo jeżeli to będzie dzieło sztuki, to konserwatorzy nabiją na ramy i zabezpieczą. Już zadbają. Tak? A trzeba szybciej myśleć po prostu i dlatego my nie jesteśmy przywiązani, bo z takim żaglem jakiegoś dużego płótna, jak tu przejść koło tego cmentarza przy Powązkach. Dlatego ja szukam w ogóle takich innych rzeczy. Na przykład dlatego z tym cementem na zamku, bo pomyślałem sobie, chciałem gęs, bo już przetrenowałem z tą tynk akrylowy, to potem z tym cementem. No pięknie, tylko że sole cementowe wychodzą na wierzch. A też cały czas się zbieram i nie ma czasu, bo trochę bym z tymi polimerami, bym z żywicami popracował, ale to trzeba odpocząć, mieć wypoczętą wątrobę, bo z Robertem Kuśmirowskim praca jest dosyć jakaś taka absorbująca organizmem całym. Też nas odwiedza to często tak. W lesie, Robert. No i po prostu wtedy jakoś tak że my w pracowni, nam nieważne jest, kto czym jakby najważniejsze jest to, żeby znaleźć nowe miejsce dla malarstwa. I nieważne, czy to jest pigment, czy to jest piksel na ekranie telewizyjnym, czy to jest kamera wideo, czy to jest fotografia, czy to jest zabarwiona woda, czy jak niektórzy mieli, że kładli przedmioty na trawę po to, żeby tam nie dochodziło słońce i dzięki temu ta ziemia nie była. Robiliśmy też taki plener na wigrach raz, gdzie były trzy symbole chemiczne powietrza, ziemi i wody. No to wody to pamiętam H2O, ale tam tej ziemi nie będę już się ścigał z umysłem. I myśmy tam założenia byli i nikt nie miał żadnych pędzli, żadnych farb. Trzeba było robić tylko z tego, co znaleźli na tych wigrach dookoła siebie, w tym śniegu, w tym błocie, w tej wodzie i lodzie. Także bardzo ciekawe doświadczenie było. No zobaczymy. Ty się buntowałeś dopiero po studiach, a oni już mają wolność od ciebie na... Nie, ja miałem o tyle dobrze, że Tadeusz Dominik był bardzo takim, tolerancyjnym. On nawet po pierwszym roku sam mi powiedział, że daj spokój, Leon, z tymi gołymi babami i tymi garnkami. Mówi, maluj u siebie. I ja zacząłem przez to, że po pierwszym roku to już w Falenicy malowałem. I raz na jakiś czas się spotykaliśmy przy jakimś płynnym medium i on oglądał te obrazy i miałem tyle prac, że starsi prosili studenci, żebym nie przynosił wszystkich prac na koniec roku. Czyli co, na debiutanckiej wystawie w Foksalu były jakieś prace, które powstały w Falenicy? Po pierwsze, na wystawie na Foksalu były prace, ten papier duży i to papier był robiony o rok wcześniej do wystawy w Dziekance i z innymi pracami. Tam na Foksalu były z tej samej serii, bo to po 83 to już były prace. W każdym bądź razie ja czasami robię tak, że
na wystawach pokazuję pracę z czasów studiów i to jest jakby takie fajne. Także nie wiadomo, wie pani co, czas tak szybko idzie, technologia tak szybko się rozwija, że nie wiemy, jakie w ogóle media będą, czym będzie można malować. Mhm. I jestem tylko przekonany, że obrazowanie, myślenie za pomocą koloru będzie musiało istnieć, bo cały świat odbieramy my, ludzie, w ten sposób, przez odbite światło słoneczne i to pewnie nie zginie. No. Taka jest twoja definicja malarstwa, tak? No tak, bo ja nie wiem, po prostu potrzeba czyni, po prostu jakby znajduje możliwości. Jeżeli po studiach nie mogłem malować dużych prac, w ogóle nie było możliwości. Płótno najszersze 140, dlatego moje ramy 130 pasy mają i z tego składane są obrazy. To dlatego kleiłem z papieru papier szary. Papier szary nauczyłem się w wojsku kleić, bo te dekoracje musiałem zmieniać co niedziela. Co na przykład u chłopaków z grupy już im nie wychodziło, to się rozkleja. Nie wiedzą, jak technologicznie, żeby skleić duże płaszczyzny. Potem przyszła sprawa, że chciałem więcej farby. No to sprawa tego tynku akrylowego. Potem się okazało, że do Beckersa zajeżdżamy. Oni mówią, że nie można zrobić żółci, czerwieni, niebieskiego, tak jak ja chcę. A ja mówię, pokażcie mi skład chemiczny tego. Ja patrzę, tam duże kaolinitu. Kaolinit to jest taka skruszona skała, jaką wypełniasz. I ja mówię, a zabierzcie ten kaolinit, no nie, bo to wszystko takie szwedzkie majtki wychodziły. No i okazało się, można i żółci, czerwień zrobić i tak dalej. Także tak samo było z tym cementem. No i jakby no nie ma, myślę, jakiegoś problemu z tym obrazowaniem, bo każde pokolenie krzyczy, że już jest śmierć malarstwa, a ironia świata jest tego, że Sastar zrobił największą karierę, jeżeli chodzi o artystę z Polski. No i to niestety malarz. No. Nie da się ukryć. No. Ostatnie pytanie. Przepraszam, pozwolę sobie. Proszę pana, pan wspomina Nowosielskiego. Ja jestem wielkim fanem. I chciałbym, jeśli pan byłby miły i powiedział więcej o swoim stosunku i ocenę prac Nowosielskiego i stosunku do Nowosielskiego. Bo wspomina pan w książce, ale tylko wspomina. Z jednej strony jako uczeń Liceum Plastycznego w Supraślu z moim przyjacielem Jankiem Szeremeto jeździliśmy po całej Polsce i byliśmy w tych różnych muzeach, prawie wszystkie objechaliśmy i szukaliśmy jakby trzech artystów. Dla nas wtedy to był Nach Samborski, Potworowski i Nowosielski. Ja jestem w tej sytuacji, że w Grudku, gdzie koło którego mieszkam, a to jest moja parafia, ta cerkiew jest malowana także przez Nowosielskiego. Tylko że autorem kartonów był profesor Dobrzański, a on był tylko wykonawcą, ale od razu widać, że lewa strona robi malarz, a z prawej strony to chałturnicy z Krakowa, którzy o malarstwie nic nie wiedzą. I ten Nowosielski był dla mnie taką mityczną postacią do 93 roku, kiedy nie 93, 83, kiedy jako działacz Bractwa Młodzieży Prawosławnej prowadziliśmy na Świętej Górze Grabarce, tam w tym klasztorze był obóz malowania ikon. Ja byłem taki techniczny w tym całym przedsięwzięciu.
No i wieczorem z ojcem Leoncjuszem, to Filipkiem, tam ja, przyjechał Nowosielski z żoną Zosią, bo on na tej cerkwi, która spłynęła, na tej wieży chciał poprawiać ten, co on namalował bezpośrednio na drewnie, tego Chrystusa, Pantokratora Chrystusa. No i ja jako ten młody, gniewny zadawałem dużo pytań, na które ojciec Leoncjusz już mi oczywiście po rosyjsku odpowiadał w stałe fragmenty gry, a on tak nie za bardzo nie wtrącał się do rozmowy, ale uczestniczył w tym upłynianiu tego medium, które stało przed nami. I na drugi dzień poszedł do mnie i mówi, czy ma pan trochę czasu? Ja mówię, no zaraz mi rozdam tylko konserwy i mam, jestem wolny. Nie? I tak wyszliśmy na południe, na to Rżysko, na grabarce. I taki słoneczny był dzień, skowronki świerkają i on mówi, proszę pana. Mówię, opowiem panu, bo mówię, tak naprawdę to ci biskupi mi na kolanach siedzieli, znam to wszystko i tak naprawdę to wystarczyłoby dwa dni, nie byłoby prawosławia w Polsce. I zaczął mi mówić o tych wszystkich zależnościach służb bezpieczeństwa, jakie ma cerkiew prawosławne i tak dalej, tak dwie godziny. Wylał mi taki kubał wody zimnej na głowę, że potem byłem już innym człowiekiem. A później już jak tylko były jakieś możliwości w tym Krakowie bycia, a wtedy poprzez Foksal do Krzysztoforów często zajeżdżaliśmy, to jak byłem, to zawsze jakoś spotykaliśmy się, a już po skończeniu, jak on już, to zajeżdżałem tak raz na pół roku do niego. Dzwoniłem dwa dni wcześniej. Żona Zosia go przygotowywała na mój wyjazd. No i tak do pół godziny, 45 minut można było rozmawiać. On po prostu był takim człowiekiem, takiej chodzącą encyklopedią, jeżeli chodzi o cywilizację, ortodoksję. Trochę podobno jak Leszek Moczulski jest w środowisku polskim. Jego można o wszystko z historii zapytać, czy w naszym środowisku białoruskim był Sokrat Janowicz. On strasznie dużo rzeczy mi jakby wyjaśniał, uspokajał mnie, mówił zawsze, no niech pan się uspokoi, no pan niech zrozumie. Te prawosławie na Białostoczyźnie to jest takie wiejskie prawosławie. No i wtedy po prostu tak sprowadzał do takiego poziomu, albo jak dyskusję na temat, że, no, że Rosjanie wbrew pozorom zamiast dobrze zrobić, to usztywnili tą ikonę według tych schematów, w których się maluje ikonę. A on mówi, no tak. A mówi, a niech pan mi powie, jakiego koloru była chusta świętej Weroniki. Ja mówię, no maluję białą zawsze, nie? A on mówi, a gdzie to jest napisane? Czyli mówi, ten kolor ci pokazał. Nigdzie nie jest napisane. Czyli tak naprawdę nie wiadomo, jakiego koloru mogłaby być ta chusta, która została wytarta twarz Chrystusa, a dla malarza to jest po prostu taka możliwość przeogromna. No i trochę debilizmem jest, jak często jest to przedstawiane na ikonach i obrazach, że ta chusta wygląda jak tałerz żydowski. No po prostu, żeby męskim szalem wycierać twarz Chrystusa, to raczej to niemożliwe. Szanowni Państwo, muszę przeprosić, do kuluarów przeniesiemy nasze rozmowy. Mam nadzieję, że Leon z nami jeszcze zostanie chwilkę, podpisy książek, pytania, bo tutaj mamy kolejny seans, więc zapraszam Państwa do kawiarni. Bardzo dziękuję, że przyszliście i dziękujemy, Leon, że przyjechałeś do nas. Ale co, jakaś policja? Wewnętrzna. Dziękuję bardzo, byłem bardzo miło.